Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj nauczymy się liczyć warianty. To jest bardzo fajna seria. Bardzo szybkie, bardzo krótkie są te filmiki, a jednocześnie bardzo ważne i istotny, bardzo ważny i istotny temat poruszają, mianowicie liczenia wariantów. No bo jeśli gracie dobrze w szachy, to znaczy, że dobrze liczycie warianty. Jeśli jesteście w szachy beznadziejni, to znaczy, że słabo liczycie warianty. To jest, to jest jasne, że to nie jest takie stricte zero-jedynkowe, no bo na szachy składają się różne aspekty. Nie wiem. W Znajomość debiutu, która no, jednak no, nie jest tak bardzo ważna i to też mnie bardzo zawsze bawi, kiedy mam nowego ucznia i on zwykle, zwykle zadaje pytanie, no jakie tematy chcesz poruszać na tych naszych zajęciach, no to bardzo często dostaję odpowiedź, no chciałbym się nauczyć grać obronę hiszpańską. Na przykład. Albo obronę sycylijską. Jak grać przeciwko obronie sycylijskiej, bo w ogóle nienawidzę tego debiutu i cały czas przed nim przegrywam. Nie przegrywasz dlatego, że nie umiesz grać obrony sycylijskiej, tylko przegrywasz dlatego, że słabo liczysz w obronie sycylijskiej. Więc no, po prostu, słabo liczysz, a że akurat twój przeciwnik wybiera obronę sycylijską, to tak, to tak naprawdę bez znaczenia, to równie dobrze mógłby zagrać yy, śmieciowego karokana czy jakiegoś tam, nie wiem... Y ten, ten najśmieszniejszy debiut ze wszystkich, ten Gambit Sandomierski, tak. <noise> więc no, równie dobrze coś takiego mógłby zagrać i też by z tobą wygrał, więc. No dobra, przejdźmy do istotnych rzeczy tego filmiku, mianowicie pozycji, jaką nam wypluł portal Czeską. Co my tutaj mamy? Oceniamy pozycję, przecinek ma 4, a my mamy 3, zatem wychodzi na to, że mamy o tą jedną wieżę mniej. Jednakże Pamiętajcie, że oceniając pozycję, oceniając materiał pozycji, oceniamy także pozycję figur, zatem yy, ta wieża niby ma 5, ale ona jest w rogu planszy, jest, czy jest zamknięta przez swojego kolegę gońca, który no co ten gońc może, no, żeby z jakoś tutaj coś yy, oswobodzić tą wieżę, to może by zabił tego pionka, yy, może by zagrał tutaj, no bo po, ruchy pokroju coś takiego. A to, to jednak jest bardzo, bardzo powolne. Ale pewnie by to zaistniało, gdyby był ruch czarnego. Jednakże jest ruch białego. White to move. Zatem, jakie mamy tutaj warianty? Oczywiście, no nasuwa się od razu danie szacha. No bo skoro możemy dać szacha, to czemu nie dać tego szacha? Więc od razu przeliczmy tego szacha. To będzie nasz pierwszy ruch kandydat. Dajemy szacha. Co może zagrać nasz przeciwnik? To no ma tyle tych opcji, że no masakra. Gra królem na G7. Tylko i wyłącznie, no bo cóż innego może zagrać. Eee, no i jak my cię tu możemy ugryźć? Powiedzmy, że damy szachę na F. No to nasz przeciwnik musi pójść tutaj. Eee, hmm. No i cóż, no jeśli damy szachę na H, on pobije skoczka, no i raczej go nie złapiemy, tak mi się wydaje, zatem szach z H odrzucamy. Można by zagrać, ja już widzę odpowiedź, więc, ale no chcę Wam pokazać jak trzeba myśleć. Jeśli widzimy w tym momencie, że szach na H7 jest do bani, no bo zabija nam skoczka i w ogóle nie mamy jak kontynuować, bo jedną królową i jakimiś tutaj pionkami, które nie będą wspierane, nie damy rady dać mu mata. Ten skoczek jest związany, więc on w ogóle nie, nie bierze udziału w grze. Więc co my tutaj możemy zrobić? W tej sytuacji, mając króla tutaj, powinniśmy dać szach na h, na f8. Dajemy szach na f8 i wariant jest następujący: jeśli pobije skoczka, to dostajemy mata na f4 pionem. Widzisz to? Pyk, pyk, pyk. Te wszystkie pola są zajęte. Pionek jest wspierany przez królową, która jest na F8. Ale jest tutaj też drugi wariant. Gdzież jest ten wariant? Wariant jest taki, że może zagrać nam królową na G7. No i teraz, no cóż, no musimy się zastanowić, co zrobić z tym fantem. Pamiętaj, że jedynym obrońcą królowej jest król z H6. Więc po prostu dajemy szacha na F7. Król musi odejść. O, nie może odejść, więc to już będzie mat. Ale gdyby mógł odejść, to odchodzi, nie wiem, załóżmy tu. I po prostu zabieramy sobie królową. No bo król może pilnować króla, e, królową tylko i wyłącznie z H6. Zatem dobrze, no, to jest jeden wariant. E, bardzo łatwe zadanie tak naprawdę. No zobaczmy, czy w ogóle miałem rację. Daję szacha, daję szacha i daję szacha. O, poszedł tu, dajemy tu i to jest MAT 2687. Amazing job! No, też tak myślę. Bardzo ładnie to policzyliśmy, zajęło nam nie wiem ile czasu, bo tutaj nie ma licznika. Niemniej mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że od teraz będziecie właśnie liczyć zgodnie z takim schematem. Bo tak naprawdę muszę jeszcze cofnąć, bo nie dokończyłem myśli. Jeśli w tej sytuacji liczycie, to znaczy w tej, wiadomo, no, macie pierwszą pozycję, no i liczycie, ale no, dochodzicie w swoich myślach do tej sytuacji i dochodzicie do wniosku, że nie możecie zabić pionka, to nie zarzucacie całego wariantu. Zatrzymujecie się po prostu na tym miejscu, o na tym tutaj. To jest taki debugger, kurczę w programowaniu, nie? Piszecie kod, klikacie debugera. W tym momencie Wam kod się zatrzymuje i się zastanawiacie, co zrobiliście źle. O co chodzi? Że, no kurczę, nie możecie dać tego mata. I w tym momencie wyszukujecie alternatyw do zabicia pionka yy, królową. Ja znalazłem, zagrałem tutaj. No i tak naprawdę, no cóż, no gdyby zgodnie z, z tym wariantem, który pokazałem, gdyby było tak, gdyby było tak, no to tak, tak by poszedł mat. Przeciwnik zagrał tak, no to fajniejszy mat powstał. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się ciepło. Życzę zdrowia. Cześć.